Kochani, bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj usłużyć Słowem Bożym w tym miejscu. Raz jeszcze bardzo serdecznie przekazuję pozdrowienia z Chłodzieży, gdzie byłem w zeszłym tygodniu, od czwartku, w zasadzie od piątku do niedzieli. Miałem ten przywilej usługiwać już po raz siódmy w tamtym miejscu na takim młodzieżowym zjeździe zimowym, zimowisku. To jest taki specyficzny czas słuchania Słowa. Oni bardzo są mocno skupieni na tym, aby rozważać, słuchać Słowo. Ja się z tego powodu cieszę, ponieważ jest to misja mojego życia, aby zwiastować Słowo, powołanie, w którym, jak wierzę, Pan Bóg mnie prowadzi. Niemniej jednak muszę powiedzieć, że był to bardzo dobry, błogosławiony czas jeszcze do dzisiaj. Cieszę się tym, że pewne świadectwa do mnie docierają. Pewien młody chłopak przyjechał do domu po tym zimowisku i po jakimś czasie dzwonią rodzice. Co byście uczynili z tym młodym chłopakiem? Mówią rodzice. A co się stało? Przyjechał do domu, zamknął się w pokoju, 15 minut nie wychodził, a wyszedł po 15 minutach, rzucił nam się na ramiona i zaczął przepraszać nas za wszystko, że był złym synem, że tyle zła uczynił, taki był niegrzeczny i tak dalej, i tak dalej. Więc opowiadali z takim rozrzewieniem rodzice. To jest dowód na to, że Boże Słowo i łaska Boża czyni przemiany wewnątrz człowieka, wewnątrz młodych ludzi. A młodzi ludzie wcale nie są za trudni, żeby Boże Słowo nie osiągnęło sukces w ich sercu. Jak każdy jeden człowiek, również i młody człowiek jest pod zainteresowaniem Bożym, aby czynić przemiany. Kochani, w czwartek ci, którzy uczestniczyli na naszym spotkaniu w czwartkowym, wiedzą, że rozmawialiśmy czy rozważaliśmy na temat wesela w Kanie Galilejskiej. To był czas, na którym mocno zwróciliśmy nasze myśli. I pamiętacie, mówiliśmy o tej relacji, bo tam wyraźnie ta relacja została określona, relacji Matki Pana Jezusa z Jezusem samym. Mówiliśmy o wielu szczegółach z tym związanych. Niemniej jednak na pewno pamiętacie, że zwróciłem wtedy nasze myśli do Ewangelii Mateusza. To był 12 rozdział, gdzie nagle Matka Pana Jezusa wraz z braćmi Pana Jezusa, a więc fizycznymi braćmi Pana Jezusa, przyszli, aby się z Nim spotkać, a On otoczony tłumami i swoimi uczniami wówczas powiedział, kimże jest moja matka i kimże są moi bracia. Oto ci, którzy pełnią wolę Ojca mojego w niebie, są moimi braćmi, siostrami i matką moją. Wtedy tak się wyraził Pan Jezus. I z racji tego chciałbym na chwilę się zatrzymać w naszym podążaniu po Ewangelii Jana i zwrócić nasze oczy na to słowo wola Boża. Wola Boża. Dlatego, że tematem mojego usługiwania w Chodzieży była właśnie wola Boża. Tak oni sobie zażyczyli. Powiem bardzo szczerze, że nigdy tak wiele pracy nie włożyłem i tak bardzo nie skupiłem się na temacie Bożej woli, jak właśnie do tego czasu, aby tam usłużyć. I postanowiłem i dzisiaj pewnym wykładem, pewnym zwiastowaniem na ten temat usłużyć, abyśmy, mając przekonanie o Bożej woli, jeszcze bardziej się zachwycili Bożymi przymiotami, atrybutami i w ten sposób jeszcze mocniej zrozumieli, jeszcze bardziej zrozumieli Jego naturę Bożą. Kochani, pozwólcie, że na sam początek otworzymy sobie list do Rzymian, ponieważ ten fragment, który teraz zacytujemy, niejako określa nam tak naprawdę Boże myśli, czy podaje, w jaki sposób człowiek, mierząc się z Bożymi myślami, w jakim miejscu staje. Czytamy w 11 rozdziale, 33 wierszu w ten sposób. Czy takie oto słowa. O głębio bogactwa mądrości i myśli Boga. Jakże niepojęte są Jego wyroki, Jego postanowienia, Jego zamiary, Jego wola. I Jego drogi jakże niezbadane, mówi wówczas apostoł Paweł. Bo któż poznał plan Pana? Któż poznał Jego zamysł, Jego wolę, Jego zamiary? Albo kto był Jego doradcą? Innymi słowy, to są retoryczne pytania. Odpowiedź jest oczywista. Nikt. Kto zdołał Mu coś podarować, aby liczyć na Jego odpłatę? Innymi słowy, kto zdążył Go wyprzedzić
najpierw coś uczynić, żeby wpłynąć na Jego działanie. Nikt. Wszystko jest z Niego, mówi apostoł Paweł. Przez Niego i dla Niego. Jemu niech będzie chwała na wieki. Kończę tym doniosłym. Amen. Kochani, a więc list do Rzymian nie stawia, czy nie pozostawia nam tak naprawdę wątpliwości. Człowiek przed obliczem Bożym, człowiek w stosunku do Jego myśli, Jego sposobu myślenia, działania, Jego woli, Jego intencji, zamiarów, Jego planów, jest bezradny, można powiedzieć. Nie jest w stanie poznać Boga w całej pełni. Sam Bóg, czy samo Słowo Boże mówi, że nikt nie jest w stanie poznać Pana, jak tylko Duch, który jest w Nim. Znamy ten fragment. A więc człowiek nie jest w stanie objąć swoim małym rozumem istoty Boga, Jego zamiarów i planów. Musimy się z tym zgodzić i musimy przyjąć pewną postawę pokory przed Panem Bogiem. Dlaczego to jest takie ważne? I nigdy tak naprawdę człowiek go w pełni nie pozna. Dlatego, że jeżeli by poznał człowiek Boga w całej pełni, to zwykłem mówić w ten sposób. Bóg stałby się dla człowieka kimś, tak, albo wartość Pana Boga stałaby się taka, jak smartfon, który ma już ileś lat w kieszeni. Mamy taką naturę, że pewne rzeczy, które nas dzisiaj zachwycają, mija czas i jeśli je poznamy w pełni, stają się powoli mało wartościowe, a w konsekwencji w ogóle stają się bezwartościowe. A Bóg pozostanie zawsze Bogiem. On jest niezmienny. Więc nigdy człowiek nie będzie w stanie poznać wszystkich tajników jego funkcjonowania, jego myśli, jego zamiarów, jego ducha, głębi, szerokości, głębokości itd. Dlaczego? Aby zawsze człowiek go wywyższał i wielbił. Aby zawsze człowiek podnosił swoje ręce, myśli, swoje serce do Boga i aby zawsze potrafiła zaistnieć prawda Bożego Słowa, która mówi o tym, że Bóg jest niepojęty. Niepojęty. W taki sposób ludzie go uwielbiali. Niepojęty jesteś, Panie. To nie jest oznaka słabości ludzkiej, to jest oznaka chwały i majestatu Bożego. No, więc list do Rzymian nas niejako wprowadza w temat Bożej woli i z tym tematem chciałbym niejako się dzisiaj zmierzyć, Bożej woli. Rozważyć, czym jest Boża wola, jak ją należy rozumieć. Przede wszystkim mamy do czynienia z istotą, a więc mówiąc o Bogu, z istotą, która ma wolę, ma zamiary, ma plany, o tym wiemy zresztą z lektury Bożego Słowa. Nasz Bóg, Bóg Biblii, w którego wierzymy, Bóg Izraela, który objawił się przez ten naród, który w końcu posłał swojego Syna, aby dać się poznać, objawić się, nie jest drewnianą rzeźbą, nie jest ceramicznym kształtem, nie jest kamiennym posągiem, ale jest istotą żyjącą, która trwa od wieków aż na wieki. On sam o sobie mówi, ja jestem. Co mówi nam wyraźnie, że On ciągle jest, bez początku i bez końca, jest żywy. Bóg jest żywy. A więc sam nawet apostoł Paweł, mówiąc do Ateńczyków na tej greckiej agorze, a więc w rynku greckim, mówi tak. Dlaczego wy, będąc z rodu Bożego, innymi słowy, wy patrząc na siebie i widząc, że jesteście z Bożego rodu, nawet sami macie o sobie takie przekonanie, dlaczego sądzicie, że Bóg jest kimś innym, a więc jakimś kształtem, jakimś tylko drewnianym, czy posągiem, jakimś z żelaza, czy z kamienia? Jeżeli wy jesteście z rodu Bożego, to musicie być pewni, że Bóg, a więc inaczej, że wy jesteście do Niego podobni, że On ma wolę, że On ma zamiary, On ma oczekiwania i w związku z tym apostoł Paweł mówi na końcu, dlatego Bóg wzywa wszystkich do opamiętania, wszędzie wszystkich. A więc apostoł Paweł wyraża się jasno, Bóg jest żywy, jest istotą intencjonalną, innymi słowy, ma zamiary, plany, uczucia, pragnienia, oczekiwania, myśli i tak dalej. Z Księgi Jeremiasza przecież poznajemy Jego naturę. Takie mam myśli względem was. Myśli o pokoju.
Myśli o pokoju, a nie o niedoli. O tym, aby zgotować wam przyszłość. Innymi słowy, Pan Bóg okazuje się jako istota intencjonalna, ma pewne zamiary, intencje. Nie jest więc zwykłą rzeźbą albo posągiem bezdusznym, bez oczekiwań, bez zamiarów, bez planów. Aby się o tym przekonać, otwórzmy Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, gdzie wyraźnie Boże zamiary się objawiają, nawet spełniają. Czytamy Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, 26. To jest bardzo, bardzo wyjątkowy fragment i należy naprawdę z wielką mądrością i dojrzałym sercem myśleć o tym fragmencie. Czytając go bardzo pobieżnie, można dojść do błędnych wniosków, a najczęściej człowiek po prostu pomija fakty, które są tu zapisane. Czytamy tak. Powstali ziemscy królowie i wspólnie spiskują książęta przeciwko Panu i Jego pomazańcowi. To jest ten moment, kiedy Kościół się modli. Jednym głosem wznoszą modlitwę do Boga, wszyscy razem. I czytamy tak. Taka była ich modlitwa. Rzeczywiście zeszli się w tym mieście przeciwko Twojemu świętemu słudze Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat, wraz z poganami i plemionami Izraela. Uczynili to jednak, aby wypełnić wszystko, co i tak w swojej mocy i ze swej woli już wcześniej ustaliłeś. Ustaliłeś, że ma się wydarzyć. A więc zobaczmy, zwróćmy na ten tekst uwagę. Jaki poziom świadomości miał pierwszy Kościół? Iż to, co się wydarzyło, nie było tylko i wyłącznie błędem ludzkim, nie było ludzką wolą Izraelitów, pogan, plemion Izraela, pogan, Poncjusza Piłata, Heroda, ale okazuje się, że nad tym wszystkim Bóg spełniał swoje zamiary. Więc daję tylko tutaj pewną wskazówkę na to, abyśmy rozpoznali, że Bóg i upewnili się, że Bóg ma zamiary, plany, je realizuje. Innym tekstem, do tego jeszcze wrócimy, innym tekstem jest niezwykła historia, wspaniała historia, budząca wiele emocji, naprawdę pozostawiająca wiele pytań w sercu, ale historia sprzedania Józefa do Egiptu. Ci, którzy zaczytywali się w tą historię, są na pewno zafascynowani przebiegiem wydarzeń. Jakże niezwykłe jest to, co się wydarzyło. Pozwolę sobie tylko pokrótce opowiedzieć wam tą historię. Oto ojciec miał wielu synów. Jakub miał wielu synów. Pośród nich urodził się Józef. Jakoś tak się zdarzyło, że Józef był tym oczkiem w głowie. Najbardziej kochany, najbardziej taki doceniany przez ojca. Nie wnikam tutaj w rodzinną atmosferę i w rodzinne jakieś tam napięcia, które istniały. Niemniej jednak, ojciec sprawił piękną, kolorową szatę Józefowi. I kiedy wszyscy ci synowie i bracia Józefa spostrzegli, że on dostał taką szatę, a oni chodzą w podartych łachmanach, zazdrościli. 100% synów zazdrościło do takiego stopnia, że byli w stanie zrobić krzywdę. Całkiem przypadkiem zdarzyło się, że musieli pójść, oczywiście to całkiem przypadkiem, chcę wielkie cudzysłów tutaj podać i będę tego słowa używał teraz na każdym kroku, jak będę opowiadał tą historię, abyśmy się przekonali o czymś. Całkiem przypadkiem zdarzyło się, że bracia musieli pasać owce gdzieś dalej i całkiem przypadkiem zdarzyło się, że ojciec posłał właśnie Józefa, aby on poszedł tam i sprawdził i doniósł, co bracia też czynią. Zupełnie przypadkowo zdarzyło się, że to był czas, kiedy wszystkie studnie były wyschnięte. Zupełnie przypadkowo zdarzyło się, że właśnie w tym czasie, kiedy wrzucili do studni Józefa, przychodziła tamtędy karawana. I tak zupełnie przypadkowo zdarzyło się, że kiedy doszło do transakcji, wszyscy byli zadowoleni. Zupełnie przypadkowo zdarzyło się, że na targowisku niewolników w Egipcie ktoś z domu Potyfara zauważył tego człowieka i wziął go do domu. I tak zupełnie przypadkowo zdarzyło się, że został zarządcą tego domu, że żona zapragnęła właśnie go i zupełnie przypadkowo zdarzyło się, że trafił do więzienia. W jakichś dziwnych okolicznościach zupełnie przypadkowo zdarzyło się, że również ktoś
z dworu faraona. Tam się znalazł, ponieważ przeskrobali sprawę. Jeden podczaszy, drugi piekarz. I zupełnie przypadkowo mieli w tym samym czasie sny. Sny, które sprawiły, że Józef zupełnie przypadkowo wypowiedział treść tych snów i sprawił, czy wyjaśnił im, co im się wydarzy. Minęło kilka lat jeszcze i zupełnie przypadkowo zdarzyło się, że nagle faraon zaczyna śnić jakieś koszmary, jakieś sny. I ktoś zupełnie przypadkowo nagle przypomniał sobie, że tam w więzieniu siedzi Józef. I zna i potrafi zinterpretować sny. Więc wzięli go, wyjaśnił sny i zupełnie przypadkowo Józef stał się zarządcą Egiptu. Po jakimś czasie, kiedy zmarł ten faraon, zmieniła się sytuacja. Zupełnie przypadkowo w tamtym miejscu Izrael zamieszkał, rozmnożył się, pomnożył się i zupełnie przypadkowo Bóg powołuje Mojżesza, aby ten wyprowadził go z narodu egipskiego. Zupełnie przypadkowo Izrael mieszka w ziemi Kanaan i zupełnie przypadkowo po tysiącach lat, po jakimś czasie, przychodzi z tego narodu w ziemi obiecanej Boży Syn, zupełnie przypadkowo, aż na krzyż, aby zbawić całą ludzkość. Zaczęło się od zwykłej szaty i od zazdrości. Po to opowiedziałem, abyśmy rozpoznali pewne Boże działanie, bo kiedy przychodzą do Józefa, który mieszka w Egipcie, bracia, on wypowiada się w bardzo jednoznaczny sposób wobec nich. Otwórzmy sobie 50 rozdział. 50 rozdział pierwszej księgi Mojżesza, bo ona właśnie w ten sposób się kończy. Kończy się na historii, na pewnej konfrontacji braci z Józefem. I tych zazdrosnych braci, którzy przyszli do Egiptu, już zamieszkali w Egipcie, cała rodzina przyszła do Egiptu, Jakub też, ojciec tych wszystkich braci, ojciec synów. I okazuje się, czytamy, że Jakub zmarł, odszedł. I oto bracia poczuli zagrożenie. I co teraz? Ojciec był dla nas, można powiedzieć, takim zabezpieczeniem przed całą sytuacją. Czuliśmy się bezpiecznie, ale już go nie ma, więc musimy iść do Józefa i znowu coś wymyślić. Przyszli do Józefa i mówią, wiesz co, ojciec zanim zmarł powiedział, nakazał, żebyś nam wybaczył to, co uczyniliśmy. A więc myślają znowu, aby ratować swoją skórę. Czytamy od 15 wiersza, kiedy bracia Józefa zdali sobie w pełni sprawę, że ich ojciec nie żyje, pojawiły się u nich obawy. Co będzie, jeśli Józef stanie się nam niechętny i odpłaci nam za krzywdy, które mu wyrządziliśmy? Pamiętajmy, że Józef jest jak faraon w tym czasie. Tak oni się wypowiadali. Ty jesteś jak faraon. Faktycznie był przecież zarządcą całego Egiptu. Posłali więc do Józefa taką wiadomość. Twój ojciec przekazał przed swą śmiercią, tak powiedzcie Józefowi, proszę cię, przebacz swoim braciom ten ich występek i grzech, bo rzeczywiście wyrządzili ci krzywdę. Zauważmy, co tu jest napisane. Grzech. Grzech. Zło. Sprzedanie Józefa do Egiptu. Kłamstwo w żywe oczy swojemu ojcowi. I utrzymywanie tego kłamstwa przez lata, kiedy patrzą w oczy ojca, a ten traci blask i chęć życia z powodu śmierci swojego syna. To jest zło i grzech. Ewidentnie uczynili zło i są tego świadomi. Prosimy więc teraz, przebacz występek sługom Boga, którego czcił twój ojciec. Józef, gdy mu o tym mówiono, rozpłakał się. Po przesłaniu wiadomości przyszli też sami bracia, upadli przed Józefem i oświadczyli, jesteśmy twoimi sługami, jak to bardzo przypomina historię syna marnotrawnego. Już nie jesteśmy twoimi braćmi, ale chociaż sługami chcemy być. Wiemy, że uczyniliśmy źle. I upadli przed nim. A Józef odpowiedział, nie bójcie się, czy ja zajmuję miejsce Boga? I teraz to, na co chcę zwrócić uwagę. Wy wprawdzie zaplanowaliście wyrządzić mi zło, a więc wasze intencje i zamiary były złe, pełne grzechu wobec mnie. Bóg jednak całą tą sytuację zaplanował, zaplanował jakby w tej sytuacji dobro. A więc to jest ta różnica. Bóg ma zamiary i planuje nieraz rzeczy, których nie rozumiemy i zarządza
zarządza, aby zaistniały pewne rzeczy, których nie rozumiemy, jak na przykład Golgota, która przecież stanowi jeden z najbardziej grzesznych dni w historii całej ludzkości. Nie było najczarniejszego dnia, jak ten, w którym człowiek podniósł rękę na Bożego Syna, aby przebić Go, Jego ręce, dłonie, przebić bok, spluć na Niego, wyszydzić Go. Nie było bardziej ciemniejszego dnia. Ale okazuje się, że Bóg to wszystko zaplanował, że tak się wydarzy. Pozostając dalej świętym i oddzielonym całkowicie od grzechu Bogiem. Kochani, czytamy o tym. Józef mówi, Bóg zaplanował to ku dobremu. Dobremu, ku dobremu. I to jest ta różnica, że Bóg jest dobry i planuje rzeczy ku dobremu. Jego wola jest zawsze ku dobremu. Więc odkrywamy w całych tych, dwóch historiach, że Bóg ma dobre zamiary, ma dobre intencje, dobre plany. Jego intencja jest zawsze dobra. W końcu czytamy, kiedy Pan Jezus modli się w ogrodzie Getsemane, modli się, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Niech mi wolno powiedzieć, że wolą Pana Boga był krzyż. Tak? To była wola Pana Boga. Taki był Jego zamiar. Wolą Pana Boga było, aby Jezus umierał na krzyżu. W taki, a nie inny sposób. Tak, to była wola Boża. Jeśli mi nie wierzysz, to zauważ, że już dawno scenariusz był zapisany. Psalm 22, Księga Izajasza 53 rozdział. Bóg zapisał już scenariusz całego wydarzenia, zanim on się miał wydarzyć. Więc Bóg ma intencje, Bóg ma plany. Dlaczego? Ku dobremu, jakże wielkie dobro spłynęło z krzyża Golgoty dla Ciebie i dla mnie. O, jakże cudowny skarb spłynął z tego, co tam się wydarzyło. Pomimo tego, że był to pełen grzechu dzień, Bóg zamierzył to ku dobremu, abyśmy wszyscy mogli stać się ubłogosławieni w Nim, w Jezusie Chrystusie, życiem wiecznym, przebaczeniem naszych win i naszych grzechów. Pierwsza więc ważna prawda to Bóg ma wolę i na to zwracamy uwagę. Bóg ma wolę i jako jedyna we wszechświecie istota posiada całkowicie autonomiczną, wolną wolę. Dlaczego? Dlatego, że słowo autonomia oznacza, dosłownie oznacza postępowanie według własnych, ustanowionych własnych reguł. Ja jestem, innymi słowy, Bóg jest autonomiczny dlatego, że ustanawia sam reguły i sam nimi, według nich postępuje. Nic na niego nie wpływa. Nie ma szans, aby wykręcać mu rękę i mówić, tak masz czynić. On ustalił reguły. Nie ma żadnego wpływu zewnętrznego, który mógłby wpływać na jego wolę. On, jak czytał Tymek na samym początku, on stworzył świat według swojej woli i nikt mu nie podpowiadał, jak to ma wyglądać. A więc autonomia. Niestety my ludzie nie jesteśmy do końca autonomiczni i może na następnym kazaniu będę mówił o ludzkiej woli. Jak to się stało, że cały Nowy Testament krzyczy, że człowiek jest niewolnikiem grzechu? A więc nie do końca ma całkowicie czystą wolę, dlatego że jego wola jest skażona grzechem. I wszystkie jego decyzje, dopóki nie przyjdzie odnowienie w Chrystusie Jezusie poprzez Ducha Świętego, wszystkie jego czyny są nasączone tym jadem grzechu, który sprawił, że człowiek stał się niewolnikiem grzechu, o którym mówi apostoł Paweł. Niemniej jednak, drugą rzeczą, która jest bardzo istotna, jeśli mówimy o Bożej woli, jest to, że Bóg postanowił swoją wolę objawić w pewnym zakresie. Kiedy otwieramy Ewangelię Jana, pierwszy rozdział, 5-7, czytamy, że taką treść odebrali apostołowie. Jan mówi wyraźnie. I to wam przekazujemy, że Bóg nie jest ciemnością, ale jest światłością. Że w Bogu nie ma żadnej ciemności, ale jest światłością. O czym to świadczy, o czym to mówi? Apostoł Jan walczył z gnostycyzmem, który w tamtych czasach bardzo mocno próbował osiągnąć swoje wpływy. A to z kolei, czy ta herezja mówiła o tym, że Bóg jest tak naprawdę ciemnością, że są takie zakamarki, tajniki w Bogu i w ogóle Jego woli człowiek nie jest w stanie poznać, tylko oświeceni mogą poznać Jego wolę. I apostoł Paweł mówi wyraźnie, apostoł Jan mówi wyraźnie, nie, Bóg jest światłością, Bóg jest światłem.
A więc objawił się człowiekowi, objawił swoją wolę w tym zakresie, w którym oczywiście na to zezwolił, zgodnie z Jego wolą, abyśmy Go poznali, Jego wolę, Jego zamiary, Jego oczekiwania względem człowieka. Bóg jest światłem, jest jasny, nie stoi gdzieś za kurtyną, gdzie nie ma dojścia. Nie, Bóg się objawił człowiekowi, chociażby w postaci Syna swojego Jezusa. Kiedy pamiętacie, mówiliśmy o Filipie, który mówi, pokaż nam Ojca. A Pan Jezus mówi, Filipie, tak długo jesteś ze mną, a nie poznałeś mnie. A więc Bóg jest światłością. W jaki sposób możemy odkrywać, jaką Bóg ma wolę, albo odkrywać Bożą wolę? W jaki sposób się ona więc objawiła, skoro czytamy, że Bóg jest światłością i objawia swoją wolę? W jaki sposób? Przede wszystkim w Bożym Słowie. I chciałbym mocno zaakcentować to, iż Słowo Boże jest najlepszym i największym autorytetem, jeśli chodzi o poznanie Bożej woli. Dlaczego? Dlatego, że żyjemy obecnie żyjemy w kryzysie Słowa Bożego, nie spowodowanego samym Słowem Bożym, ale nami ludźmi. Okazuje się, że wiele ludzi czeka cierpliwie i zakłannie na jakieś inne inspiracje, które niekoniecznie chce oceniać w kontekście Bożego Słowa. Jeśli mam podjąć się jakiejś służby, jakiegoś dobrego dzieła, jakiegoś dobrego uczynku, to wielu ludzi czeka na jakąś inspirację, na jakieś słowo prorocze, słowa jakieś inne, duchowe, dziwne, natchnienia i tak dalej. I dopiero one mi mają powiedzieć, co mam robić. Ale Boże Słowo uczy nas czegoś innego. Czy pamiętacie, co jest napisane w drugim liście apostoła Pawła do Tymoteusza 3,16, że Boże Słowo jest natchnione i jest pożyteczne do... Czytamy, ja już to szybko otwieram. To jest drugi rozdział 3,16. To jest drugi list do Tymoteusza 3,16. Czytamy tak. Całe pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do jakiego dzieła? Pamiętacie? Jakiego? Wszelkiego, tam jest napisane, wszelkiego dobrego. Wszelkiego dobrego. A więc Słowo Boże jest Ci pomocne ku temu, abyś wszystko, co dobre, był w stanie zrobić. To nie jest tak, że mogę odłożyć Boże Słowo i czekać na nie wiadomo co, co mi dopiero wyjaśni sprawę. Tak, czekamy na poruszenie Ducha, na wpływ Ducha Świętego, aby zaszczepił pewną myśl i tak dalej, ale to nigdy nie może stać w kontraście z Bożym Słowem, przeciwnie do Bożego Słowa. Wielu ludzi dzisiaj sądzi i mówią tak, w ten sposób, i warto o tym wspomnieć, no przecież apostołowie nie mieli Słowa Bożego. Czerpali z Ducha, aby czynić rzeczy. I w ten sposób dzisiaj chcą być apostołami i czerpać tylko z Ducha, a Boże Słowo leży położone, ponieważ ono już nie jest takie ważne, jak duchowe odbieranie bodźców. Ale sytuacja zupełnie jest inna, niż im się wydaje. Apostołów było 12. I tylko oni zostali powołani do tego, aby ustalić fundamenty. Kiedy wznosimy budynek, kiedy zajmujemy się budową, to oczywistym jest, że nie stawiamy, czy nie kładziemy fundamentów co kondygnację, czyż nie? Fundament jest jeden, mówi Nowy Testament. Jeden. Pismo Święte zostało zebrane, spisane i ono jest fundamentem, czy autorytetem rozpoznawania i oceniania rzeczywistości, która jest wokół nas. Pan Jezus nie powołuje nowe fundamenty, które mają na celu zlikwidować poprzednie fundamenty. Tak się nie dzieje. Budowla wznoszona jest na fundamentach, które już zostały założone. Więc jest to ogromnym, ogromnym zagrożeniem, jeśli człowiek lekceważy Boże Słowo, odsuwa, odtrąca Boże Słowo i nastawia się na bodźce zewnętrzne, które i tak wpływają na człowieka, ale w konsekwencji nie ocenia rzeczywistości, otwierając Boże Słowo i sprawdzając, czy tak się rzeczy mają. Dlatego Słowo Boże nas uczy. Ono jest skuteczne, pożyteczne i dobre do tego, aby przygotować nas do wszelkiego dzieła. Kochani, a więc w Słowie Bożym Bóg objawia swoją wolę odnośnie naszego życia,
odnośnie służby. Tak, tak jest. Oczywiście nie wszystko Boże Słowo odkrywa. Boże Słowo ci nie powie, jaki telefon masz kupić, jaki model, auta i tak dalej, jaką w konsekwencji pracę wybrać. Nie. Gdybyś miał się tak jeden do jeden sugerować Bożym Słowem i szukać tutaj miejsca pracy, to może byś został winogrodnikiem, albo rolnikiem, albo jeszcze kimś innym, bo takie są zawody w Biblii wypisane. Niemniej jednak sytuacja się zmieniła, ale Boże Słowo, jeśli my trwamy w Nim, ono przemienia nas umysł w taki sposób, iż jak mówi apostoł Paweł, jesteśmy zdolni wtedy do rozeznania Bożej woli, jeśli jesteśmy w Słowie zakorzenieni. W jaki sposób jeszcze Bóg objawia swoją wolę? Objawia swoją wolę poprzez stworzenie, a więc naturę, przyrodę. Jeśli nie lubicie spacerować, myślę, że dzisiaj jest ku temu fantastyczny dzień, aby udać się na spacer. Wiosna, której nie powinno być, ale jest. Pamiętajmy o tym, że chociaż klimat gdzieś tam zdaje się zmienia, Bóg obiecał, że jeśli dopóki świat będzie istnieć, nie ustąpi zima, nie ustąpi lato i tak dalej. Więc nie myślmy o tym, że będziemy mieć tropiki tutaj bez zimy. Nie, zima też będzie miała miejsce, ponieważ tak mówi Boże Słowo. Niemniej jednak w stworzeniu Bóg objawia swoją wolę. List do Rzymian, pierwszy rozdział, z kolei mówi wyraźnie, że ludzie poznali Go poprzez stworzenie. Kiedy idziesz na spacer, kiedy oglądasz to wszystko, co ci towarzyszy na tym spacerze? Oczywiście musisz, co dzisiaj jest modne, musisz wyrzucić słuchawki z uszu i tak się jakby stać częścią czegoś większego, więc natury, tego stworzenia. Ja wiem, dzisiaj to jest modne, ktoś idzie na spacer, pobiegać i tak dalej, słuchawki, znowu zamyka się w swoim wirtualnym świecie, nie odbierając bodźców z otoczenia. To jest błąd, moim zdaniem. Dlatego, że my jesteśmy częścią stworzenia, a Pan Bóg tak ustalił zależności w stworzeniu, aby jedno na drugie wpływało. Teraz idąc na spacer, udając się na taki spokojny, pełen łagodności spacer w góry albo gdzieś tam do parku i tak dalej, okazuje się, że nagle tworzą się pewne emocje w nas. Harmonia, porządek, ład, pokój, uspokojenie i tak dalej, i tak dalej. Odpoczynek. Czyż nie? Tak jest. Człowiek się uspokaja, odpoczywa, ogląda pewną harmonię, ład, wspólną zależność i tak dalej. I okazuje się, że poprzez to Bóg wprowadza do naszego wnętrza objawienie swojej woli, które polega na tym, iż On jest Bogiem porządku, ładu, pokoju, harmonii, uspokojenia, odpocznienia i tak dalej, i tak dalej. Więc człowiek tak podświadomie to wszystko odbiera, jeśli tylko zadba o to, żeby czerpać z przyrody i natury, ze stworzenia właśnie takie bodźce. Jonathan Edwards, człowiek wielkiego przebudzenia w Stanach Zjednoczonych za czasów, kiedy Purytanie dobili do brzegu Nowej Anglii w Stanach Zjednoczonych. 17 lat później rodzi się młody człowiek, Jonathan Edwards się nazywa, którego Bóg użył do tak zwanego wielkiego przebudzenia w Stanach Zjednoczonych. Przebudzenia, które swoją siłą i wpływem Ducha Świętego przykryło wszystkie przebudzenia, które miały miejsce. Człowiek ten mówi o swoim nawróceniu tak. Nawrócił się wiosną, latem wrócił do swojego domu. Mówi w ten sposób. Nawet spacery już dookoła domu są inne. Jakoś to wszystko jest takie piękne, inne, kolorowe, takie przyjemne, objawia to chwałę Bożą, majestat Boży i tak dalej, i tak dalej. A więc zobaczcie, jak odrodzenie duchowe czyni przemianę, jak to zwykłem mówić kiedyś w ten sposób, że człowiek, który się nawraca, dopiero tak naprawdę zaczyna widzieć kolory. Tak to zwykle gdzieś tam nazywałem. Zielone drzewo, ono zawsze było zielone, ale ja to widzę dopiero teraz, jakieś to jest piękne. I tak dalej, i tak dalej. A więc człowiek nawrócony, jeszcze zwykłem inaczej mówić, że człowiek, który się odradza, tak naprawdę po raz pierwszy staje się człowiekiem, prawdziwym człowiekiem. Kochani, w jaki sposób jeszcze Bóg objawia swoją wolę? Poprzez swoją naturę, a więc objawienie siebie samego. Czytamy w ten sposób, iż Bóg mówi: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A więc wskazuje na siebie, objawiając w ten sposób swoją wolę względem człowieka. Jeśli,
ja jestem święty, to wy również bądźcie święci. A więc to jest objawienie Jego woli względem człowieka. W innym miejscu czytamy, Pan Jezus mówi: uczcie się ode mnie, że ja jestem cichy i pokornego serca. Innymi słowy, Pan objawia swoją wolę, wskazując na siebie. Ja jestem taki, więc taka jest moja wola względem was. Ja taki jestem, patrzcie na mnie i wtedy zobaczycie moją wolę względem was. I to nas wiele uczy, bo kiedy czytamy historie biblijne, kiedy zapoznajemy się z Bożym Słowem i widzimy Pana Boga w działaniu, możemy zrozumieć, że Bóg oczekuje tego samego od nas. Żarliwości o Jego dom, poświęcenia, miłości i tak dalej, można by było wymieniać. Kochani, taki szczery i pokorny czytelnik Bożego Słowa bardzo szybko odkryje, że kiedy mówimy o Bożej woli, to nie można jej ubrać w jedną definicję. Boża wola ma jakby dwa oblicza i chciałbym na nie w tej drugiej części tego zwiastowania mocno zwrócić uwagę. Po pierwsze, istnieje objawiona w Bożym Słowie Boża wola, którą można by było nazwać suwerenna i autonomiczna, która dzieje się, czy ktoś wierzy, czy nie, czy ktoś chce, czy nie, czy ktoś zabiega, czy nie zabiega, czy ktoś pragnie, czy nigdy o tym nie myślał, to ona się dzieje. To jest ta jedna objawiona w Bożym Słowie Boża wola, jedno oblicze Bożej woli. Ale jest też drugie oblicze Bożej woli. Więc istnieją dwa rodzaje Bożej woli. Musimy sobie to rozróżnić, bo jeśli tego nie zrobimy, to będzie nam się to tak mieszać w naszych umysłach, że nie do końca będziemy świadomi tak naprawdę Bożej woli, która wypływa z Bożego Słowa. Drugie oblicze Bożej woli jest tym, które objawia się, czy zostało wyrażone poprzez oczekiwanie Boga względem człowieka. A więc, która w przeważającej mierze się nie dzieje. Nie dzieje. Zaraz będę używał przykładów. I uważam, na podstawie gdzieś tam mojego studium Bożego Słowa, że jest to jedyne tak naprawdę wytłumaczenie, czytając Boże Słowo, że istnieją dwa rodzaje Bożej woli, dwa oblicza. A więc skupmy się przez chwilę na tej suwerennej, a więc na tym pierwszym obliczu, suwerennej i autonomicznej, niezależnej od nikogo i od niczego, ustawodawczej Bożej woli. Autonomiczna, jak już wspomniałem, oznacza, że nikt nie ma wpływu na nią. Czy ktoś wierzy, czy nie, czy ktoś oczekuje, czy nie, czy ktoś pragnie, czy nie, czy ktoś tego chce, czy nie, ona się wydarzy. To jest to jedno oblicze. To ta, która nie zależy od niczego i nikogo i nic nie jest w stanie się jej oprzeć, czy ktoś chce, czy nie. Nie zależy od wiary, ani woli, kogokolwiek. Przykład, abyśmy mieli to uporządkowane. Stworzenie świata. Bracie i siostro, przyjacielu, kimkolwiek jesteś. Czy Pan Bóg, kiedy stwarzał świat, domawiał się z tobą i ze mną, czy na pewno będziesz chciał, aby świat zaistniał? Czy pytał się kogokolwiek o zdanie, zanim stworzył świat? Czy zanim powołał wszystko to, co widzisz i co zaistniało, z kimkolwiek dyskutował, jakby sugerując się jego wolą? Czy tak się stało? Wiemy, że nie. Prawda? Nie było tak. Tak jak to było na początku przeczytane, całe niebo, kiedy modli się i chwali Boga, tam jest to pięknie napisane, ponieważ Ty wszystko stworzyłeś i z Twojej woli wszystko powstało. Apostoł Paweł mówi później wyraźnie, wszystko przez Niego, dla Niego i z Niego powstało. Więc to jest jeden przykład, ale idźmy dalej, głębiej. Czy Pan Bóg pytał się Ciebie o zdanie, czy Ciebie stworzyć i powołać do życia? Było tak, czy nie? Oczywiście, że nie. Chyba, że o czymś nie wiem, to powiedzcie mi. W każdym razie wydaje mi się, że nie, bo jestem pewien, że nie, ponieważ ze mną nikt nie rozmawiał. Czy chcę i będę chciał być częścią tego stworzenia i żyć kiedyś w określonym czasie? Czy będę chciał urodzić się w takim domu, a nie innym? Czy ktoś zapytał mnie o zdanie, czy będę chciał się urodzić w Stanach Zjednoczonych, czy w Afryce, czy w Azji, czy w Polsce, w Europie? Nie. Okazuje się, że to była suwerenna, niezależna, autonomiczna Boża wola objawiona poprzez stworzenie. Bóg tak zrządził.
I tu należałoby postawić kropkę. Tak Bóg zrządził, że ty, ja, wszyscy jak tu jesteśmy, urodziliśmy się w tym miejscu, a nie innym, zamieszkaliśmy w tym miejscu, a nie innym, w takim domu, a nie innym, z takich rodziców, a nie innych i tak dalej można by było wymieniać. A więc również objawia się wspaniała Boża suwerenna wola. Kiedy otwieramy Psalm 103:19, czytamy, że Bóg suwerennie rządzi wszystkim. A więc Stary Testament podkreśla tą jego wolę, która objawia się w taki sposób. Mateusza 10:29, jest to mój ulubiony fragment, zawsze albo w większej części, kiedy mam przywilej usługiwać na jakichś pogrzebach, zdarzało mi się to, często używałem tego fragmentu, gdzie jest napisane, że żaden wróbel nie spada na ziemię bez woli Ojca, który jest w niebie. Więc kochani, zobaczcie, ile jest wróbli na ziemi. Ile jest ptaków na ziemi. Zwróćmy na to uwagę, jak wiele zwierząt spada na ziemię w tym sensie, że umierają, czy w sensie, że no, dzieją się rzeczy i te zwierzęta tracą życie z różnych przyczyn. Biblia mówi, żadne z nich nie spada na ziemię, nie traci życia bez woli Ojca. Nie wiem, czy nam to się podoba, czy nie, czy podoba nam się ta koncepcja, ale ja powiem, ja chcę wierzyć w Słowo Boże. Ja temu wierzę. Dlatego zwykle na pogrzebach mówię, czy to kazanie, które zwiastuję, zatytułowałem Nad wróblową mogiłą staje Bóg. Tutaj warto powiedzieć o Purytanach, którzy właśnie wspomnianych wcześniej, może nie znamy do końca historii, to byli ludzie, którzy płynęli na statku, żeby dobić do wybrzeży Nowego Świata, Nowej Anglii, a więc z wybrzeży Stanów Zjednoczonych, nieco powyżej Nowego Jorku. Wiedzieli, byli pewni tego, że Bóg ich tam posyła, że to jest nowe miejsce dla nich, że taka jest Boża wola. Ale dużo osób zginęło. Dużo osób zginęło w tamtym czasie. Wiecie, oni wykuli to powiedzenie, którego często używamy. Upodobało się Bogu odwołać naszych braci, siostry do wieczności. Bazując na tym słowie. Kochani, przy powieści Salomona 16:33 czytamy, że człowiek sięga w zanadrze, człowiek rzuca losem, sięga w zanadrzem, ale wynik należy do Pana. Nie polecam nikomu grać w lotto i tak dalej, to jest hazard i w inne tego typu rzeczy, ale chcę powiedzieć tak, że cokolwiek jest losowego i nam się wydaje, że jest losowe, to tak nie jest. Pan Bóg rządzi wszystkim suwerennie i nic nie umyka Jego uwadze. Czytamy 16:1 przy powieści Salomona, plany serca należą do człowieka, ale odpowiedź ust należy do Boga. Też jest taki fragment. Efezjan 1:11. Czytamy, że Bóg czyni wszystko według postanowienia swojej woli. Taki fragment z Efezjan 1:11. W momencie, kiedy ludzie spierają się, pracownicy w winnicy spierają się z powodu ich mniemania, że gospodarz czy właściciel winnicy jest niesprawiedliwy, czytamy w końcu, iż pada takie wyjątkowe zdanie. Czyż nie mogę z tym, co należy do mnie, czynić to, co zechcę? Spróbuję wam teraz zobrazować, może w nieco komiczny sposób, ale sytuację, która miała miejsce w czasie i służbie Pana Jezusa w określonym miejscu. I powiedzcie mi, czy tak rzeczy się miały. Łazarzu, nie chciałbym tam ingerować w twój spokój. Wiem, że odpoczywasz już i masz się już dobrze. I nie chciałbym wpływać na twoją wolę i na to, co chcesz, czy nie chcesz. Ale mam dla ciebie propozycję. Może nie do odrzucenia. Ty zastanów się nad tym, ale mogę cię przywrócić do życia. Chcesz, czy nie? Tak się rzeczy miały? Czy nie? Jak myślicie? Zupełnie nie. Wiecie, jak to brzmiało? Wiecie, jak to brzmiało. Pan Jezus stanął przed grobem i w autorytecie Boga wypowiedział słowa: Łazarzu, wyjdź, wyjdź. I ten człowiek nie miał, to nie pasuje co powiem, nie miał wyjścia. Miał wyjście, oczywiście, że miał,
nie miał wyjścia w tym sensie, że musiał wyjść. Dlaczego? Bo Bóg tak zrządził. Pamiętacie chorego od urodzenia, niewidomego człowieka. Ludzie się pytają, kto zgrzeszył? On, rodzice, kto tu zgrzeszył, że on jest chory? I Pan Jezus odpowiada, nikt. Ale to wszystko, co na niego przyszło, stało się dlatego, aby się na nim objawiły wielkie rzeczy Boże. A więc musimy to zrozumieć, że pewne rzeczy się dzieją, czy tego chcemy, czy nie, czy tak pragnęliśmy, czy nie, czy o to zabiegaliśmy, czy nie. Bóg czyni wszystko według postanowienia swojej woli i nie możemy być na tyle, nie możemy zlekceważyć tego ciężaru Bożego Słowa, który jasno o tym mówi. Bóg suwerennie rządzi wszystkim, co się dzieje na ziemi, ale nie ze wszystkim się zgadza. I to jest wstęp do drugiego oblicza Bożej woli, jakim jest Boża wola, która wyrażona jest w oczekiwaniu względem człowieka. Oczekiwaniu względem człowieka. To ta wola Boża, która jest oczekiwaniem i w przeważającej mierze się nie dzieje. Ta pierwsza dzieje się zawsze. Zawsze się stanie. Ta druga, objawiona w Bożym Słowie, również jako Boża wola, się nie dzieje zwykle. Co mam na myśli? Czytamy w pierwszym liście apostoła Pawła do Tesaloniczan 4:3-7, iż Bożą wolą jest uświęcenie wasze. Wyraźnie są napisane, możemy sobie otworzyć. Mamy jeszcze chwilkę czasu, nie musimy się tak śpieszyć. A więc pierwszy list apostoła Pawła do Tesaloniczan. Jeśli ktoś kiedykolwiek zabiega, szuka woli Bożej dla swojego życia, to jest tu jednoznacznie napisane. 4:3-7. Wolą Bożą jest wasze uświęcenie, powstrzymywanie się od nierządu. Każdy z was powinien wiedzieć, w jaki sposób dbać o świętość i o godność w swym pożyciu. Nie ulegać namiętnościom jak poganie, którzy Boga nie poznali. Niech nikt w tej sprawie nie dopuszcza się wykroczeń, nie oszukuje swojego brata, gdyż Pan wymierza za to karę. To wam zresztą zapowiadaliśmy i poświadczaliśmy. Wiedzcie, że Pan powołał nas nie do nieczystości, lecz do uświęcenia. Więc objawia się tu Boża wola względem człowieka. Ale bracia i siostry, to nie jest ta suwerenna, autonomiczna Boża wola, która zawsze się dzieje. Bo byśmy musieli uznać, że wszyscy w 100% są uświęceni, w 100% zawsze walczą i zawsze zwyciężają z namiętnościami. A tak nie jest. Czyż nie? Ulegamy upadkom, pokusom. Nieraz musimy przyjść przed Boże oblicze i powiedzieć, Panie, nie wypełniłem Twojej woli względem mnie. Bo zgrzeszyłem, bo nie zachowałem się tak, jak oczekujesz, bo uległem namiętnościom, pożądliwościom swojego serca. Czasem nawet jak poganin, który w ogóle Cię nie zna. Niejednokrotnie tak chrześcijanie przychodzą z pokutą, z opamiętaniem w sercu. A więc Boża wola objawiona poprzez oczekiwanie w tym wypadku wielokrotnie się nie dzieje. A czy pamiętacie, list apostoła Pawła do Tesaloniczan, więc ten sam rozdział, ostatnie wiersze tejże księgi czytamy tak. Zawsze się radujcie, nieustannie się modlcie, za wszystko dziękujcie, gdyż taka jest wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Będziemy mieć ku temu niezwykłą okazję. Tydzień modlitwy i postu, aby przychodzić, radować się, nieustannie się modlić, za wszystko dziękować, walczyć w modlitwie o pewne rzeczy. Ale powiem wam, bracia i siostry, nie zawsze tak jest, że ja za wszystko dziękuję. Nie zawsze tak jest, że zawsze się raduję. Przychodzą różne sytuacje, kryzysowe czasem, smutki, przeróżniste. Okazuje się w tym momencie, że jakby wypadam z Bożej woli, a Bożą wolą jest, że zawsze się radował, zawsze się modlił, zawsze dziękował mu za wszystko. Bo taka jest Boża wola, czytamy wyraźnie. Więc jest to oczekiwanie Boże względem nas. Albo pierwszy list Jana 3:11. Taka jest Boża wola, byśmy się wzajemnie miłowali. Nie zawsze tak się dzieje. Ten rodzaj woli Bożej będzie nas zawsze wzywał do określonego zachowania i czynów. Będzie nas wzywał, jakby wyrażał wolę Bożą, oczekując od nas działania. Jednym z takich fragmentów, które chciałbym na sam koniec przytoczyć,
jest pewna myśl, która od niedawna bardzo mocno gdzieś tam w moim wnętrzu pracuje. Nowy Testament pokazuje, iż człowiek, który jest odrodzony z ducha, jest nowym stworzeniem. Wiemy o tym, tak? Nawrócony, nowe stworzenie. I Biblia wyraźnie się wypowiada, jeśli ktoś jest nowym stworzeniem, stare przeminęło, wszystko stało się nowe, przebaczone są jego grzechy, usprawiedliwiony jest, uświęcony jest, zaakceptowany przed Bogiem i gdyby życie jego się skończyło, stanie przed Bogiem i czytamy 8:33 list do Rzymian, nie będzie nikogo, kto będzie mógł oskarżyć tego człowieka o cokolwiek. Dlaczego? Ponieważ Chrystus usprawiedliwił. Tak z całą powagą naucza Nowy Testament. Ale Nowy Testament w innym miejscu wzywa nas, jeśli się tym stałeś, to teraz nim bądź. I to jest ciekawe. To teraz bądź taki. A więc jeśli się nawróciłeś, opamiętałeś, dane ci zostało nowe życie, zostałeś odrodzony z ducha, twój umysł, serce, wszystko się przemieniło, inaczej myślisz, w inną stronę idziesz. Grzechy twoje są przebaczone. Jak obiecuje ci Bóg, nie wspomnij ich przed tobą. Jesteś zaakceptowany, usprawiedliwiony. Krew Jezusa Chrystusa ma moc i dziś cię oczyszczać, jak cię oczyściła. Jak też się stałeś takim, to teraz nim bądź. I to jest ciekawa zasada. Skąd to wzięliśmy? Skąd tą myśl wzięliśmy? Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian. 5 rozdział, 7 wiersz. Chyba pamiętacie to porównanie do zaczynu, do zakwasu, o którym mówi apostoł Paweł. Tak się składa, że ja piekę chleb, więc już coś niecoś mogę powiedzieć na ten temat. Od jakiegoś czasu, od kilku miesięcy pieczemy chleb. Nie chcę robić reklamy, bo nie mam takich możliwości, żeby gdzieś tam rozprowadzać albo cokolwiek. W każdym razie wiem coś na temat zakwasu, wiem coś na temat zaczynu, wiem coś na temat pieczenia. I bardzo dobrze to smakuje i jesteśmy zadowoleni. Aczkolwiek to, co tu jest napisane, uczy mnie czegoś znacznie więcej. 5:7. Usuńcie stary zakwas, by stać się nowym zaczynem, bo przecież jesteście przaśni. Wydawałoby się brak logiki. Skoro jestem przaśny, to nie ma we mnie zakwasu, czyż nie? Tak jest. Skoro jestem przaśny, to nie ma we mnie kwasu. Ale Nowy Testament mówi, skoro jesteś przaśny, to usuwaj kwas. Usuwaj kwas. Innymi słowy, skoro stałeś się dzieckiem Bożym, usprawiedliwionym, oczyszczonym, oczyszczono Cię, staniesz przed Jezusem, wszystko zostało Ci usprawiedliwione, to teraz nim bądź na co dzień. Taki bądź, jak jesteś. Kim jesteś? Innymi słowy, bądź tym, kim jesteś. Nie w sensie rób, co chcesz, ale w sensie sprawuj swoje zbawienie. Dlatego, że odkupiono Cię, przebaczono Cię, Ci oczyszczono Cię, więc teraz tak funkcjonuje. Inne słowo, Kolosan 3:10, również tę samą myśl podnosi. Kolosan 3:10. Już sobie to otworzymy. Kolosan 3:10, aby mieć to przed oczami. Tam z kolei jest o odnawianiu się. O odnawianiu siebie samego. 3:10 w zasadzie tu będziemy już zamykać to zwiastowanie. Czytamy, przestańcie się też nawzajem okłamywać, skoro zdarliście z siebie starego człowieka wraz z jego postępkami, a przywdzialiście nowego, uwaga, więc jesteś nowy, stare przeminęło, zdarłeś starego człowieka, stałeś się nowy, a czytamy tutaj dalej, który się nieustannie odnawia. No to jak to jest? Stałeś się nowy, zdarłeś wszystko, co stare, a Biblia mówi, odnawiaj się. Odnawiaj się. Innymi słowy, bądź tym, kim jesteś. Bądź dzieckiem Bożym na co dzień, skoro przebaczono Ci grzechy, odpuszczono Twoje winy, skoro zbawionym jesteś, to teraz tam żyj, jakim jesteś. To jest bardzo głęboka myśl i bardzo mocne słowo, które pracuje w moim wnętrzu, które mnie wzywa, objawia Bożą wolę względem mnie, która wyrażona była poprzez to, abyśmy się uświęcali.
Kochani, a więc tak nam się objawia Boża wola w Słowie Bożym, iż według mnie, jest to moje przekonanie na podstawie mojego studium Słowa, iż trzeba rozróżnić Bożą wolę na dwa oblicza. Pierwsze, ewidentnie znajdujemy na kartach Bożego Słowa, iż Bóg czyni wszystko według postanowienia swojej woli. To nie był pomysł braci Józefa, że mieli go sprzedać. Scenariusz został już wcześniej zapisany przez Pana Boga. Jak to działa, że tyle tam było złych rzeczy po drodze i tak dalej, a mimo wszystko to Bóg zaplanował, nie jestem w stanie zrozumieć, ale ufam Bogu i wiem, że jest święty i bez grzechu. Jak to jest, że to nie był wymysł ludzi, aby przybić Pana Jezusa do krzyża i w ten sposób ofiarować Go w ofierze? Nie. To wszystko już przed założeniem świata Bóg zaplanował, aby z tego wytrysnęło źródło życia dla całej ludzkości. Dlatego, że to, co człowiek zamierza ku złemu, Bóg objawił to przez tę sytuację, zamierzył ku dobremu. I to jest dla nas ogromne pocieszenie. Dlatego czytamy i tym się pocieszamy, zamykając to zwiastowanie, że wszystko dopomaga ku dobremu dla tych, którzy Boga miłują, którzy według postanowienia Jego są powołani do życia. Jeśli Bóg pozwoli, jeśli taka będzie Boża wola, jeśli On zechce, to następnym razem, kiedy będę usługiwał, skupię się na ludzkiej woli, bo nie można pominąć tego tematu. Jak to jest, że wydaje nam się, i tak jest, że podejmujemy decyzję. Ja podjąłem dzisiaj decyzję, że rano zjem na śniadanie chleb posmarowany masłem orzechowym, na to plasterki banana. Tak, to była moja decyzja. Nikt mnie do tego nie zmusił. Taka była moja decyzja. Ale jak to jest, że Nowy Testament mówi, mogę sądzić tak, była moja wolna wola, pełna wolna wola. Jak to jest, że Nowy Testament mówi, że człowiek jest niewolnikiem, a niewolnik to jest człowiek, który nie ma wolnej. I o tym będę, jeśli Pan pozwoli, następnym razem mówił. Oczywiście mówiąc w kontekście grzechu upadłej natury adamowej, która nasączyła wszystko, co w naszym życiu jest. W życiu ludzi na świecie jest obecna, więc duszę, ciało, ducha, umysł, wszystko nasączyła naturą grzechu. I w ten sposób nasz umysł i nasze decyzje wpadły jakby do pułapki, w pułapkę grzechu. Dlatego wielu ludzi, wszyscy ludzie, którzy są poza Chrystusem, nieodrodzeni, postępują według pożądliwości serc, których serce jest gdzie? W niewoli grzechu. Dlatego mamy to, co mamy na świecie. Ale o tym będę mówił następnym razem, jeśli Pan mi pozwoli. Zostańcie spokojni.